Hej ho, witajcie w Frostpunk. Kolejna technologia się zrobiła, także i kolejną wybierzemy. I te ocieplenie domów wezmę, mimo tego, że zbliża się 30 dzień, w którym zrobi się troszkę cieplej. Albo nie, może to zrobimy. Albo ten balon już można by było odkryć. 17 godzin. Nie, idźmy w to jedzonko. Jeszcze i biedzonko idźmy. Wolałbym mieć, tak jak mówiłem, na tydzień gdzieś. Także jakby się tak udało to ogarnąć, to byłoby fajnie. Tutaj sobie robię strefę magazynową. Będzie fajnie. Ostatnie namioty na domki przerabiam. Tutaj będzie hangar jeszcze jeden. Jak go zrobię przed godzinami łowów nocnych. 3 automatonów tutaj dałem. Bo mi 7 będzie potrzebnych. 4 mam, 7... 7 będę miał. Nie no, nie będą robić tego automatona, bo budują. No kurde. Albo dobra, niech tak będzie na razie, bo mi bungla, nie, drewna nie brakuje. Ojejku. Bo tak, chciałbym, muszę mieć 3 automatony w kopalniach na czas burzy. Od biedy jednego w hucie i jednego tutaj w tej maszynie, po to, żeby badania kolejne brać, a do tego węgla i stali potrzebujemy ciągle. No i 2 kolejnych dam do cieplarni, tych najważniejszych, tych 2. Potem do szpitali ewentualnie można. No z 7 będę mógł tutaj czarować, kombinować i w ogóle, także spoko. Się ogarnie chyba. A zobaczmy, czy nie mogę jakichś cudów tutaj porobić. No nie mogę. A tu? Tu też nie. Dobra, to jest luzik. Tu się ulepsza, tu się buduje. Głodnych troszkę jest, ale niezbyt wielu. A ogólnie oni są głodni. Jak to się ładnie tutaj roztopiło. Są głodni, bo nie poszli jeszcze do kuchni zjeść. 4 poziom już. Jak to w ogóle to wygląda? No dalej, kurde, dramat! Come on! Ale ogarniemy, spokojnie. Spokojnie, tylko trzeba pilnować, żeby tutaj, wiecie, nie no, 79. Żeby tutaj nie unikali roboty, ale 78 chorych to jest problem. Jak ja bym tych chorych przyjął, to jak ja to bym ogarnął, to nie wiem. Jest automat, on zbudował się. Ej, co tu mi się zblokowało? Jakoś się zblokowało. Automaton! A gdzie ja go dam w ogóle w tym momencie? Gdzie ja go bym pod... Nie, do kopalni go dam. Gdzie on w ogóle jest? Ty, chłopku! Idzie budować. A, przecież ja go nie muszę wybierać, ale jestem naprawdę gamoń taki, że to się w pale nie mieści. Tu pracują ludzie, to ich wywalmy już z tej roboty. Krótką zmianę, żebyście cieszyli. Wyłączmy grzejnik. Tych ludzi było. I to włączmy. O, już z kopalniami mamy problem z głowy. Nie musimy ich w ogóle pilnować, bo automatony się wszystkim same zajmą. I to mi się podoba. Idę tutaj przez te zaspy budować. Pokuta się rozpoczyna. Spoko. Cieszy mnie to. Karni. Ci moi obywatele kochani. O, ciepło będzie. O, jak urosło. Dobrze. Domki ogarnięte. Mamy komplet. 52 domki. 460 mieszkańców. Luzik. 17. Aha, bo 12 siedzi. Tu jest 7. Dobra, nie wnikajmy w to jakoś szczególnie. Gdzieś tam są. Coś tam robią. Kolejne by te domki można było zrobić, ale nie, chyba w tym momencie sensu nie ma. Kurde, co ja czasem gadam, to sam nie wiem. Wrócili do miasta z ludźmi. A domki jeszcze mają te ludziki. To spoko. Głęboka jama. 1 dzień, 12 godzin. Come on. Jakoś wolno. Tam wiem, że można przyspieszyć ich łażenie. Ale inne technologie ważniejsze mam do odkrycia.
A i wiecie co? No to jak powiększę, to tutaj będę mógł... Dobra, zrobię kolejne domki. Albo te hangary myśliwych może? Się nie wydaje też głupim pomysłem. Nie chce mi się kręcić tym w tej wewte. To będzie na węgiel. Aż chyba się w ogóle nie będę musiał tym węglem przejmować. Tu mamy stal. Tu mamy drewno. To mi chyba też już nie będzie potrzebne. Damy racje żywnościowe. I tutaj też damy racje żywnościowe. Tutaj w ogóle wszędzie będzie dużo tych racji żywnościowych. Pyk. No i tu pyk. No i tu wszędzie... Tak, żarcie. Na surową mógłbym jeszcze może coś zrobić. To bym też powiedział, że żarcie, ale nie wybrałem kanibalizmu. A jest taka opcja. To też żarcie. Co tu się podziało? Dajmy jej. Głodna matka. No pewnie, że jej dajmy, no bez jaj. O, niezadowolenie. A, niesprawiedliwość to była. Kurcze pieczone 109. Jaja jakieś? Ej, pracować, bo jak mi zaczną... No nie, no przecież wam ociepliłem chałupki. Domki zbudowałem, a te mi tutaj, kurcze, widzicie. Jełopki takie. No, tutaj o tym nawozie mówiłem. Tego to nie chcę robić. To mi się nie podoba. Zupy na razie mi nie będę dawał. Prawa do pojedynków... spadnie na stałe. O! Ale się będą bić i umierać. No to w ogóle to żarcia będzie więcej. Też bym, kurczę, wziął. Ale nie, to potem trzeba włączać. Nie, żarcie mamy ogarnięte, mi się wydaje. Ej, to czyżbym ja skończył, kurczę, wybieranie tego wszystkiego? Już tutaj nie mam niczego fajnego. Te kuchnie można sobie zbudować. I tak zrobimy. Podpisz. Gdzie się wstawię te kuchnie? Kuchnia polowa. Ja tu chciałem. Nie, tutaj to... Jaka bieda, ja bym chciał... Chciałem mieć te kuchnie w zasięgu, te. A ją stąd nie mam. Come on! O! To słaba ta kuchnia tam. No i nie mam gdzie jej wcisnąć. To jakbym dał, to nawet... Nie no, szpital mam w zasięgu. Nawet... Ej, dwa mam nawet chyba. A jakbym dał tu, to bym miał te cieplarnie tyle, że... No dobra, tak zrobię. Ale tu nie mam drogi. To mogę pociągnąć. Żeby te dwa... Dobra, chyba jest ten szpital w zasięgu. Dobra, niech będą takie. Nie podoba mi się, bo... A, macie do końca, bo mam dużo drewna. A, ja potem tu ludzi będę musiał dać, ale mam nadwyżkę ludzi, to też spoko. Dobrze, niczego mi tu nie brakuje. Wszystko ładnie wygląda. Kolejne domki, czy kolejne domki. Albo tutaj tych myśliwych mogę w dzień przerobić. Bo tu mam te 4 sztuki i one tak mają zostać już. A tych mógłbym przerobić. Dobra, zaraz ciepło będzie, to już nie będę patrzył. Tu wygląda w miarę okej. Wągla przybywa, to także też się tym już przejmować niemal w ogóle nie musimy. No jest spoko. Spoko loko. No jak nie przeżyjemy? Kurcze pieczone, to przybywa tych chorych, no. To mi się autentycznie nie podoba. Może bym wcisnął drugie takie tutaj. Chłodno. Albo szpital. Tutaj w ogóle ilu pacjentów może być? Też 10. A inżynierów? No tam... dobra, może takie zbuduję drugie. A se zbuduję na wszelki wypadek. Zdrowie. Domu zdrowień. A nie, tutaj tak nierówno będzie. To nie chce mi się. O, chyba żeby te zwykłe wstawić. Ma to sens? Nie no, no moja służba zdrowia musi to ogarnąć, no bez jaj. Albo tu jeszcze jedną wstawić obok tej kuchni. O, to może nie głupi plan.
A, wstawimy. Niech se będzie takie. Niech se będzie takie. To nawet nie głupi plan. O Boże, czy ja to wybrałem? No wybrałem. No kurde. Come on. O. Taka krzywa droga. Może tu jeszcze jedno wcisnę potem, w razie czego. Nawet tutaj z tyłu też będę mógł. A to poprowadzę te drogi. Jak już tutaj idą robić, to niech robią. Tu ewentualnie jeszcze kolejne wstawię takie lecznice. I ta kuchnia, to mi się ogólnie nie podoba, wam powiem tak szczerze. Ale niech będzie. Niech pracuje tak jak pracuje. Jest zimno. A, dobra, włączę wam, bo mi wągla nie brakuje. Cóż tu się podziało? 144. Zamieszki by... O, wygnajmy ich. Uuu. Tak, to strażników trzeba nająć, żeby kucharze przypilnowali. Tak, jasne, że tak. Jasne, że tak. Mam 7 tych inżynierów, ale to też mogę ogarnąć. Oj. Zróbmy to ocieplanie domów, żeby nie chorowali pierdzieleni. No, kurczę, wam powiem, że tu sporo rzeczy trzeba będzie ogarnąć jeszcze. Dobra, buduję te kolejne. Okej, mam tutaj. Nie, jeszcze. Dopiero w budowie. Autentycznie. Kurde, mordę jeża. Dobra, tak na wszelki wypadek. Zbuduję. Może to siądzie, kuchnia. I tak mam tych ludzi. Wielu. O, tutaj jak ciepło, bez grzejnika nawet. Cieszy mnie to. Żeby żarcia mi nie ubywało. Bo to zabiera żarcie właśnie do ogrzewania. Takie szaleństwo. No nie. O, tu są inżynierzy. O, ich właśnie zabierzemy. Damy takich zwykłych chłopów. Tutaj pana inżyniera poprosimy do roboty, żeby wrócił. O, tu też mamy inżynierów. To też ich zabierzemy. Damy zwykłych chłopków. No i tu panów inżynierów i tak je włączymy. No i gicior. No ciepło przecież macie. Dobra, czyli to też już ustawimy, żeby 24 godziny chodziło, bo tutaj mamy te lecznice oczywiście. Także niech to tak działa, żeby się tam nie mroziło. O Jezu, automatonów ilu ja już mam. Pyk, czyli oni to zrobili. No to zróbmy tę protetykę. Ile ja ich potrzebuję? 3 sztuki. Dobra, niech się robi. Niech się robi. Tutaj niech będzie tych 5. Okej, wygląda to spoko. Coś to znowu strzeliło. Tutaj. Do miasta docierają ocalali. Come on, to zaraz mi tutaj będzie ludzi brakowało. No nie! Co tu się dzieje? Włączaj grzejniczek. 5 inżynierów. O, weźmy to, przyspieszmy jeszcze, no tak. Pyk. Zaraz się zrobi, to i tutaj takich ogarniemy. Bo to mi się nie podoba, absolutnie. Jak to tak może być? Bez jaj. Pyk, pyk. O, już ktoś pracuje tutaj. Dobra, to weźmy tym, dajmy żarcia, bo też mam nadwyżkę. Nie wiem, czy jeszcze jednej kuchni nie zrobić, bo tak to wygląda, jakby troszkę brakowało. A to jest niefajne, oczywiście. Tak być nie może. No, tutaj nie przyjdą? Może chorują? A nie, idą jeść. No to z kuchni niedaleko. To chyba ogarną, no kurde. Ale inżynierów mam sporo, jak widać. Pyk. Skały. Stal, węgiel, zbadaj. O, tam już zimno. Zabierzmy projekty technologiczne. Użyteczną technologię zyskamy. Jakąż to? Obserwatorium Nansena. O kurde, i tu jeszcze coś jest. No tak, no to się narobiło to zakończenie. To ja może wszystkiego nie odkryłem w tamtej grze?
Wcale bym się nie zdziwił, jakby tak było. O, tu mam automatona przecież. Tylko czy ja tej stali będę na gwałt potrzebował? No dobra, weźmy go. Niech tu automaton robi i tu robi. O, mogłem tam wyłączyć parę rzeczy. No, grzejnik na pewno mogę wyłączyć. Tu jest ok. Tutaj niech sobie siedzą chłopaki. Tam jest w miarę ciepło, w miarę ciepło. Dobra, tu jest też ok. Opracowano. O, i teraz będzie już dobrze chyba. Mam nadzieję. Bo już mnie drażnią jełopki. Żarcie. Może też ogarniemy. Zdążymy? No, tu już się zaczyna burza. Cztery dni. Nie no, powinienem to już odkryć. No, ale chyba zdążymy. Mam nadzieję. No, tutaj też trzeba. I ocieplić te placówki też trzeba. No, takie ciepełko macie, to aż przegięcie pały z mojej strony. Ale bungla przybywa, także spoko. Nie przejmujemy się tym. Chyba to jest dobre słowo. No, nie ma już takich ludzi. No, te placówki medyczne działają. Zasoby wyglądają ok. Tu jest wszędzie węgiel. Dobra. Tu stal, tu drewno. To spoko. Z tą żywnością tu mogę pokombinować. Tu jest surowa, surowa. A nie, też jest spoko. Dobra, to niech tam to działa jak działa. Tylko niech mi, kurde, ci chorzy się ogarną. Bo to jakieś przegięcie pały przecież. Dobra, muszę zachować, kurde. Dobra, może ja tutaj te domki zbuduję. Też tak na zapas. Ojejku. Czyli tu i tu. I teraz tu i tu. I to już komplet. To już powinno wystarczyć. Tylko chwila, bo ja mam automatona jeszcze gołego. No, mógłbym go tu wziąć. To już ci by nie chorowali. Dobra. To im wyłączę, wyłączę, pyk. To mam siedmiu. Tu dwóch i tu dwóch. Na obrzeżach siedzą. Resztę się ogarnie i dobrze będzie. 4 TT, to mógłbym chyba zrobić też wszystkie cieplarnie na takie lepszawsze. Też nie głupie się wydaje. Pan tu czemu udaje, że pracuje? Nieładnie. O, 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 jak spada już. No dobra, powinno być ok. No, takie ciepełko mają, że to jeszcze nigdy nie mieli. No, nawet nie ma, że zimne domy. Tylko opieka medyczna taka słaba. Naciupałem tego. Kuchnia polowa. Szaleństwo z tą kuchnią. A tutaj jak wygląda ta temperaturka? No, tu jest ogólnie bieda. 10 naszych ludzi nie żyje. Żarty jakieś? W trakcie ekspedycji. O Jezu, to ja już ich powinienem tutaj ściągać. Ten balon trzeba było robić. Kurde, bo to już finał się zaczął. No tak, 30... No tak, to już chyba już. To już chyba już? To tak wygląda, jakby już chyba już. Dobra, trzeba będzie ten balon ogarnąć. Każdy warsztat pracuje? Pracuje. Na dłuższe zmiany, to okej. Ojejku, szanowni państwo, zaczynam się bać. Czyli ja to muszę rozwiązywać chyba już. To już może ich nie będę ganiał. Kurde. Odmrożeń nie ma. Dobra, wyłączmy i wyłączmy, bo nam to niepotrzebne. Cóż tu się podziało? Pijacy jacyś, wygnajmy ich. Nie, odeślijmy do domu. Defetyzm wpłynie na nadzieję i niezadowolenie. Dobrze, ogarniemy te rzeczy. O już, patrzcie. Słowa kapitana i już załatwione.
20 racji żywnościowych mogę sobie pozwolić. Wieczorne modły, jasne. Kazanie też. I jeszcze procesja, a jakże. No i już problemu nie ma. Nie ma problemu. Był problem, nie ma problemu. Pięknie to wygląda. Dobra, dobra, dobra. Domki zbudowane, wszystko wygląda fajno. Żarcia dużo. Na 3 dni to niezbyt dużo. Wągla dużo. Cholera, może tutaj jeszcze ja tego potrzebuję. Dobra, przyspieszmy. Placówek medycznych tyle mam, że to się w pale nie mieści. Chyba niczego innego budować nie muszę. No te technologie trzeba machnąć, bo chyba trochę przegiąłem. O jeden poziom, znowu będzie 70 stopni. Tu o 2, no potem będzie... O, tu się zaczyna finał. Jak takie, takie. Przeżyjemy, ty nie trój dupy, człowieku. O, ci dotrą, to też poczekamy już. Niech się wolnym tempem to robi. No mnie się wydaje, że wszystko jest ogarnięte, za wyjątkiem tych chorych, którzy tutaj troszkę przeginają. Lamery jedne, no. Przecież dobrze wszystko wygląda. Co oni mi tutaj, kurde, wkręcają, że chorują? Oczekuję. Zbadaj. Zabierzmy te projekty technologiczne. No to już jest zimno. Dobra, jeszcze tu go wyślę może. To może być zbyt ryzyko... O kurde. No. To niedobrze. Jak ta kuchnia działa? No nie działa tak fajnie, jak myślałem, że będzie działała. I po co mi taka kuchnia tam? Aha, bo zamknięty ten obiekt o tej porze. No dobra, to oni wrócą sami. To trzeba tutaj powiększyć oczywiście, tylko że technologii odpowiedniej nie mam. No... To może nie do końca to zrobiłem tak jak trzeba było. Ale źle to nie wygląda. Bo tu grzejniki włączyłem, te grzejniki jeszcze mam. Węgiel się trzyma, nie no spoko, nie jest źle. Warsztaty pracują, zaraz się to ogarnie. Chwila, moment. Tutaj też automatony mogę dać, ale to tam do szpitali bym wolał tak naprawdę. Tutaj, nie oszukuj. Kolego sympatyczny, 89 chorych luzik. Żarcia dużo, wszystkiego się wydaje dużo. Może... Zaraz, co ja odkrywam w ogóle? Cieplarnie, dobrze. Tak myślałem, czy by tych nie ulepszyć do tych latających jeszcze. To też się nie wydaje głupie przecież. Tylko pytanie, czy mi starczy tych różnych rzeczy. Na takie tam rzeczy. Dobrze, zrobione. Akurat, nie, godzina zła, żeby to ulepszać. To ulepszymy kiedy indziej. O, i to jest to. A nie, dobra, zróbmy ten balon do jasnej ciasnej. Niech on się robi, niech się ogarnia. To pracuje w tym momencie, to ja nie chcę tego ulepszać teraz. Tylko kiedy indziej. Tutaj jakaś prostytutka poszła na wagary. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. O, i lepiej, 83. Nie no, przyzwoicie. Żarełko działa, działa jeszcze troszkę. Dobrze, to przyspieszmy to. Ojejku, przepraszam, kurde. Kiedy to się skończyło? Zabierzmy ich do miasta, kolejni. No nie no, ranni giną. No come on, no przecież ja nie zdążę tutaj przejść. 12, 7. No nie no. A ja tam te inne rzeczy chciałbym odkryć. To tylko gra. Tak to sobie trzeba tłumaczyć. Tam idzie mróz. I to straszny. No proszę przed 20 mi to ogarnąć. Bo się wkurzę. Zobaczmy zresztą, jak tam moje domki. No mam nadwyżkę. Spoko. Dobrze, to przyspieszamy. Gdzie umarli?
Też ekspedycja. Ojejku. Tu ci skauci byli. O. Ojejku, gdzie oni mi zamarzają? Tutaj. Nie. A czemu mi oni zamarzają? Włączmy to, grzejniczek. Takie jedno. Dołóżmy chłopka. Kurde. Coś tu mnie oszukują. Gdzie oni są, którzy marzną? Gdzie ty jesteś? A że tu ci zimno? Nie. Lol, sam nie wiem. Troszkę zgłupiałem w tym momencie. A ta muzyczka mnie tu rozpierdziela. Ona jest fajna. Niczego nie buduje i to mi się absolutnie nie podoba. Te placówki medyczne trzeba ogarnąć. No przed tym trzeba ogarnąć te technologie odpowiednie. Czy ja tutaj coś mogę wziąć fajnego? Tego to ja nie chcę. Nie. Tego też nie. A, od biedy, bo jeszcze tego nie brałem. Trochę dla... Z ciekawości, o tak się wyrażę. I jak, zbudowałeś te protezy? Dobra, to zbuduj jeszcze jedną. Dobra, żebym nie zapomniał, to jeszcze przyspieszmy, ulepszymy te. Może jeszcze jednego automatona sobie machnę, bo mi zostanie. Się przyda na zapas jakiś. No patrzcie, spada lepiej, lepiej. Lepiej, lepiej. Do 20 to pracuje, ok. To poczekamy na 20, przerobimy i będzie z głowy. No jajku, znowu jakiś ciężko chory, come on. Oni tak umierają, bo umierają chyba i nic na to nie poradzę. Znaczy, chociaż nie... Nie no, podejrzewam, że dałoby się poradzić. Poprosimy taką, taką, taką i taką. To w nocy niech się zrobi ładnie i będzie pięknie. Dobra, to przyspieszmy to. No już robią bardzo ładnie, to mi się podoba. Żarcia mamy na 4 dni, no to też dobrze. Do kuchni automatona można by dać. Jakby na przykład za zimno było. No i kurde, pięknie. Wow. No i jednego automatona mam. Dobra, to my tutaj zrobimy automatona. Pyk. Mhm, niech to sobie leci takim tempem eleganckim. Eleganckim tempem, dobra, pożądalu. O, ho, ho. Zasoby. A dajmy. O, no tak by było sensowniej. A nie tak drogi te ciągnąć. Jak porypany. No dobra, jak mówiłem, jestem zboczony, żeby było równo. Głupi. A nawet nie zboczony. O Boże, no to masakra jakaś. Dobra, ale dobrze będzie. Zaraz będę kończył ten odcinek. Jak zerknijmy w ogóle, bo ja tak sobie... Nie no, spoko. Tylko tak, grzejniki trzeba lepsze zrobić. Chyba. Pan tu niech pracuje. I on tu i tak nie pracuje. Ale ja ich tu ogarnę jeszcze, spokojnie. Chorych o, 51, bardzo ładnie. Do szpitali, pyk.
to tutaj nie pracują, udają lesery, to im nie będziemy żarcia dawać. Chociaż to jest żarcie dla pacjentów, nie dla pracowników. Ale spoko, wiadomo o co chodzi. No i jeszcze tutaj pyk. No i dobra, jest okej. Niech to sobie jeszcze wolnym tempem leci. Ja tutaj znowu dam surową żywność do tych czterech, a tutaj wszędzie będzie ta druga żywność i będzie druga żywność, czy gotowa żywność. Tutaj za chwilę powiększę, balon będzie, ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku. O. I już będzie okej. Surowa. To tę drogę poproszę. O, już tu nie zabraknie. No, jak to pięknie wygląda. Ale chyba na węgiel będę potrzebował kolejnych takich. Czy nie? Starczy, czy nie starczy? To mógłbym wcisnąć jeszcze. Te duże są fajniejsze w sumie. Te składy i pewnie bardziej opłacalne. Ojej, dobra, tak jest okej. Ale już nie będę tej technologii odkrywał. Nie no, już jest ogarnięte, tak się jejku, kiedy to się stało? To inżynierowie. No ciekawe, czy oni zdążą, pewnie nie. Dobra, spróbujmy ich wysłać. Ja bym chciał to odkryć jeszcze. Umocniony barak, jaskinie lodowe. Pewnie nie zdążę. Ojejku. Dobra, będzie ten balon. Jeszcze w tym odcinku nie, chyba kończymy. Chyba kończymy, także dzisiaj to by było. Słuchajcie, na tyle. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.